Cześć kochani, witam Was serdecznie na moim kanale. Z tej strony Iza, kanał Porachowane. Dzisiaj chciałabym podsumować mój drugi tydzień budżetowy listopada. Już sobie tutaj wstępnie na moich statusach finansowych podliczyłam, ile na jaką kategorię wydałam. Tutaj te paragony czekają na wpisanie rabatów, moje wyzwanie rabaty, zaraz do tego sobie też przejdziemy. Także najpierw może zajmijmy się tym podsumowaniem. Wezmę sobie mój planer. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Pogoda jest taka sobie, ja to bym najlepiej non-stop spała. No ale tak się nie da niestety. Dobrze, no to przejdźmy już sobie do podsumowania. Kategoria jedzenie. W tym tygodniu bardzo poszaliliśmy, wydaliśmy bardzo dużo pieniędzy na jedzenie, bo aż 800 zł i 18 groszy. Prawdopodobnie wynika to z tego, że zakupy robił mój mąż, który uwielbia warzywa i owoce i kupuje ich bardzo dużo, ale też bardzo dużo ich zjada, więc nic się nie marnuje. Także myślę, że jest to bardzo duża kwota. Może uda nam się w przyszłym tygodniu z niej zejść. Na paliwo nie wydaliśmy nic w tym tygodniu. Na zdrowie wydaliśmy 134,50 i powiem Wam, że to nie były jakieś nie wiadomo jakie zakupy. To były po prostu jakieś ziołowe herbaty i witaminy. A kwota kosmiczna, także ceny są super, naprawdę już wszędzie. Drogeria, tutaj wydaliśmy też 123,65, ale to dlatego, że pokończyła nam się cała chemia taka, którą używamy na przykład do czyszczenia kamienia. Kupiliśmy też taki preparat do odkamieniania rur, także się znowu troszkę pozbierało. Mój kotek nic nie wydał w tym tygodniu, o dziwo. Na modę też nic nie wydaliśmy. Nie, to jest wydatek zeszłego. Na prezenty też nie, tutaj nic nawet nie zaplanowałam. No na rozrywkę trochę poszło, bo aż 395 zł. Mieliśmy wypad do kina, mieliśmy wypad ze znajomymi, także troszeczkę poszło i nieplanowane, nieruszone, z czego cieszę się bardzo, bardzo, bardzo. Także zaraz sobie tutaj podliczymy, ile wydaliśmy łącznie w tym tygodniu. 818 plus 134,50. 123,65 395 1453,33. I tak mniej niż w zeszłym tygodniu, a wydawało mi się, że więcej. A, bo nie było tankowania, no tak. 3,33. Także już widzę, że mamy połowę miesiąca, a wydatków prawie tyle, co całym. No ale trudno. Tak to jest, jak się wszystko naraz kończy i wszystko się chce. Dobrze, to mamy podsumowany drugi tydzień. Oczywiście będziemy się starać, żeby trzeci nie był tak drastyczny. W skutkach jak ten. Dobra, teraz chciałabym jeszcze z Wami się podzielić taką radosną nowiną. Udało mi się spłacić, nadpłacić znowu troszeczkę naszego kredytu. I bank przysłał mi zwrot prowizji. I ja sobie zawsze taki zwrot uzupełniam. I za każdym razem, jak będę go dostawała, będę sobie go tutaj odkładała. Już jedną taką kwotę mam. I mam nadzieję, że za te pieniążki, które tutaj odłożę, to było 13 też, spłacę sobie ostatnią ratę tego kredytu. Mam nadzieję, że mi się to uda. I mamy tu już 240 zł. Wypłaciłam sobie, wrzucam do koperty.
Cieszę się bardzo, bardzo, bardzo. Mam taki plan, żeby nadpłacać co miesiąc, wpłacać po prostu tak jakby równowartość dwóch rat. I z dwóch lat spłacania zrobi mi się tylko rok. Oby się udało. Dobrze, co do wyzwań, to co tydzień uzupełniam sobie jeszcze wyzwanie 52 tygodnie. Jednak policzyłam sobie, że to jest siódmy tydzień do końca roku, a ja mam 8 niezakreślonych cyfr. Czyli jeden tydzień tak jakby musiałam ominąć przez to, że różnie te tygodnie u mnie wyglądają budżetowe. Więc dzisiaj postanowiłam, że odłożę sobie dwie kwoty, tak jakby za dwa tygodnie. I do końca roku już będę sobie odkładała co tydzień tylko po jednej. I mam przygotowane 52 zł. To jest z naszego funduszu tak zwanego jedzeniowego. Zazwyczaj zabieram z tamtej koperty, bo jest po prostu tam najwięcej pieniążków. I zakreślam sobie 33,19 zł. Dzisiaj mamy 16, dzisiaj się kończy mój drugi tydzień budżetowy. Akurat już nie będę na pewno robić zakupów, nigdy się nie wybieram, absolutnie. Koniec wydawania kasy na dziś. Mam zrobiony zapas chyba do końca tygodnia, mam nadzieję. Plus 52 zł. Muszę sobie policzyć, bo widzicie, gadam i już nie mogę się skupić. I już tutaj mamy 1243 i te pieniążki, które tu uzbieram, też pójdą na nadpłatę kredytu. Niestety kredyty gotówkowe są bardzo wysoko oprocentowane. Ja nie chcę im tyle płacić i chciałabym się go szybciej pozbyć. Dobrze. To jest druga rzecz. I trzecia, to chciałabym sobie właśnie jeszcze wpisać rabaty za zakupy. Troszeczkę się tu nazbierało. Ja sobie podliczę chyba wszystkie razem. Nie będę już tych kropek tyle uzupełniać. Tu już mam 408, 6,96. Tu mamy 7,74. I tu mamy 10 zł. A tutaj 60 i razem dało 31,38 groszy. Niby nic, nie? Zobaczę, czy ja będę miała z czego to odłożyć na koniec miesiąca. Dobra, może sobie jeszcze te paragony tutaj. Żadnych drobnych nie wkładam na razie. Tak, wkładałam sobie też co tydzień drobne w słoiki oszczędnościowe, ale w tym miesiącu postanowiłam, że wszystkie drobne odkładam sobie na mój talerzyk i na koniec chyba miesiąca po prostu zagramy sobie w gry budżetowe, żeby było ciekawiej. Tu jest Lidl i Biedronka, to sobie zrobimy tak i tak. 31, 38. Okej. A potem sobie to sumujemy. Dobra. Także to by było na tydzień. Na tydzień. Na tyle z podsumowania naszego drugiego tygodnia budżetowego. Mam nadzieję, że u Was podsumowania są lepsze niż u mnie. Nie wydaliście tyle co ja. No i co? I życzę Wam miłego wieczoru i mam nadzieję do zobaczenia w następnych filmikach. Pa, pa!